Siema, Karpantec Polska. Przyjechaliśmy na jezioro Nebesak do Czech. Wiszonocka. Jest ze mną kolega Marcin z małego rekina. No i prawie się rozpakowujemy. Jedziemy jechać na łowisko Baraniok, ale tam niestety się okazało, że woda jest zamarznięta. A tu fajnie, zaraz za granicą, słoneczko. Pomału się rozpakowujemy, jak widać. I zaczynamy chytanie. Tak, na pierwsze zestawy okruszymy miks różnych kulek. Kulki truskawkowe, Rediabolo, czosnek. I zaraz wyłożymy pierwsze zestawy i czekamy na konkretne brania. Na pierwszy zestaw na sherry kraba kuleczki. Miks kulek różnych, o różnych smakach do tego, kukurydza z puszki. Tak, drugi zestaw będę wywoził na Red Diabolo, kuleczka Robin Red z papryką, obejrzymy, czy się coś skusi. Marcin już tu też szykuje wędeczki, pomału. Tak, także wągodą przyjechaliśmy na jezioro Nebesak. Prawie my zestawy wszystkie wywiózli, mamy po trzy wędki na różne kulki o różnych zapachach, śmierdziel, słodko. Na łowisku Baraniok niestety był lód, no i musieliśmy tu przyjechać, bo dzwoniliśmy tu do gospodarza do Czech, no i powiedział nam, że w 70% da się pochytać. Przyjechaliśmy, to się okazało, że fajnie słońce świeci i stawy cały odmrożony. No i czekamy na jakieś brani. Tak, rozpoczęcie sezonu 2018. Carp Hunter z Polska i mały rekin i takie kiełbasy z grilla. Pod Wawelsko. Tak, teraz wam zaprezentuję mój zestaw na noc, czyli na dwie kulki 12 mm czosnkowe, jaki będę wywoził na noc. Już wam pokazuję od podstawy, jak go zrobić. Plecionka przekładamy przez oczko hoka. Na końcu robimy taką małą pętelkę, żeby było można dać stoper. Tu dajemy taki gumowy stoperek, żeby przyciągnąć kulka, żeby nie latała po całym włosie. Na hoczyku robimy około 7 węzłów. Można oczywiście więcej, jak to woli. No i na koniec na haczek dowomy pozycjoner. Właśnie w ten sposób. I tak będzie wyglądał mój zestaw. Na dwie kulki dwanostki, hoczyk czwórka. Akurat ten jest z nasza firmy. Można oczywiście dać taką tulejka tukę na hoczyk, ale akurat ja tego nie potrzebuję, nie używam akurat. No i to wszystko. I zaraz wywozimy zestaw przed nocą i czekamy na jakieś brani. Jest godzina 6 rano, w nocy było jedno branie, niestety ryba się spięła. Fajny taki odjeździk był, na spokojnie sobie ryba wybierała, no ale niestety nie udało się, a teraz jak widzicie w nocy przyszedł przymrozek, no i staw nam zamorz, ale słońce już wyłazi, myślimy, że szybko to puści i uda się wywieźć jeszcze zestawy, zanim się będę pakować do domu. Tu właśnie kajstoja, to robią następne stanowisko, fajny podest. Jak widać, jeszcze mu pokażę tukę zaraz z drugiej strony. Fajne dojści, słodki zrobione. Rektek widać, że tu dbają o te łowisko. Jak widać, słodki.
tam z boku idzie fajnie namiot rozbić. No ale myślę, że to tu chociaż poszyżą, bo nikiery jak poleci, to może zęby stracić. Sztuczna trawa na podejście, coś pięknego. Jak widzieliście, mój kolega z Czech musiał rozbić łódką lód, żeby my zestawy powyciągali. No i się już pomału pakujemy, nasza zasiadka dobiegła końca. Niestety ryby na brzeg się nie udało wyciągnąć. Jeżeli wam się film podobał, zostawcie suba, łapka w górę. Piszcie komentarze pozytywne, jak i te negatywne. No i do następnego razu. Na razie.